Panie, za tak proszę Cię, abyś posilił mnie, abyś dał mi mądrości, abyś przeprowadził w tym Słowie, Panie Jezu. Tak daj nam mądrość. Dziękuję Ci za to, że jesteś pośród nas obecny. Tobie niech będzie chwała, Panie Jezu. Amen. To słowo, którym dzisiaj chcę się podzielić, jest takie dosyć mocne dla mnie, ale mam nadzieję, że Pan Bóg będzie uwielbiony w tym. Pierwsze, co na co chciałbym zwrócić uwagę, to rozmyślałem nad pewnym fragmentem Bożego Słowa z Księgi Sędziów i tam jest pewne takie dosyć ciekawe wydarzenie, dosyć takie nietuzinkowe wydarzenie, ale żeby do niego dojść, chciałbym po kolei przedstawić pewną postać w Bożym Słowie, a potem nawiązać do tego fragmentu w Księdze Sędziów. A jaką jest ta postać? Mianowicie tą postacią jest Anioł Pański. Nie wiem, czy wam to coś mówi. Taka dosyć tajemnicza postać. Ale w Starym Testamencie pojawia się on wielokrotnie. Jest to taka wyjątkowa osoba. Jest ona nazywana Aniołem Pańskim, lub też dokładniej tłumacząc aniołem Jahwe. I rozmyślając nad tym słowem, zastanawiałem się też, co to znaczy dokładnie słowo anioł i w języku hebrajskim to słowo malak, nie wiem, czy to dobrze wypowiadam, oznacza posłaniec lub ten, który jest wysłany jako zastępca. I to słowo mnie też zaciekawiło. Jak się zacząłem przyglądać tej postaci uważniej w Bożym Słowie i zauważyłem, jak w wielu fragmentach Bożego Słowa ta postać występuje, gra pewną rolę, dosyć istotną, to nie sposób jest nie zauważyć, że jest ona jednocześnie posłańcem Jahwe, ale też postępuje, mówi, zachowuje się i często też jest nazywana, określana jako sam Bóg, jako sam Jahwe. Pewnie teraz nie odkryłem nic nowego dla was, pewnie też na to zwróciliście uwagę, ale chciałbym, żebyśmy teraz przez kilka takich fragmentów Bożego Słowa, może ja będę troszeczkę tak szybciej je przedstawiał, może nie nadążycie, jak ktoś będzie zainteresowany tymi fragmentami, ale to są dosyć takie fragmenty dosyć kluczowe, istotne, które na pewno większość z nas bardzo dobrze zna. I pierwsza wzmianka o tym Aniele Pańskim znajduje się w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 16 rozdziale od 7 wiersza do 13. Ja tego całego fragmentu nie będę tutaj może czytać, bo jest ich więcej tych fragmentów, ale w tym fragmencie jest mowa o Hagar. Jest to niewolnica Abrahama i ona właśnie otrzymuje obietnicę i proroctwo od Anioła Pańskiego i ona sama go nazywała go Panem Jahwe. Ona go nazywała Tyś Bóg, który mnie widzi, El Roy. El to jest Bóg, Roy to ten, który mnie widzi. I w pierwszej Mojżeszowej, czy będzie tak podążał dalej przez te księgi, w 22 rozdziale, w 2 wierszu, tam już Pan mówi do Abrahama, aby zabrał swojego syna na górę Moria i złożył go w ofierze. Ten fragment również nie jest dla was jakąś nowością, ale na co chciałbym zwrócić uwagę. I następnie słyszy głos Anioła Pańskiego, który go powstrzymuje od tego, aby tego nie robił. Wcześniej Bóg do niego mówi, a potem słyszy głos Anioła Pańskiego, tam jest nazywany Anioł Pański. I potem ten anioł wypowiada takie słowa, stwierdza, że teraz wie, że boisz się Boga, gdyż nie zbraniałeś się ofiarować mi. Ten anioł mówi mi, jedynego swego syna. I potem w tych wersetach od 15 do 18 ten anioł, który mu się tam ukazał na tej górze, on go błogosławi. Nie mówi to na zasadzie, że Bóg będzie cię błogosławił, tylko mówi w osobie własnej, on go błogosławi. I dalej w pierwszej Mojżeszowej 28, 13 rozdział, to jest ten fragment, kiedy Bóg się objawia Jakubowi we śnie, w Betel. I tam jest przedstawiony jako Bóg, jako Jahwe, który on mu się w tym śnie
objawił. Ale jak czytamy dalej te rozdziały, te wiersze, to widzimy, że jest jakby powrót do tego wydarzenia w życiu Jakuba, bo w pierwszej Mojżeszowej w 31 rozdziale od 11 do 13 wiersza możecie sobie to notować, a potem sobie do tego powrócić, dlatego że nie mamy czasu tak dosyć skrupulatnie tego wszystkiego przeczytać. Ja tylko tutaj zwracam uwagę na pewne istotne wydarzenia. I tam jest powiedziane, że anioł Boży we śnie nazywa siebie, bo znowu się mu objawia, że on jest tym Bogiem z Betel. Że on jest Bogiem z Betel w kolejnym śnie Jakuba i nakazuje mu powrót do rodzinnej ziemi wtedy. I w pierwszej Mojżeszowej, 32 rozdział, następne wiersze od 24 do 31, czytamy tą znaną historię o tym, jak Jakub przez całą noc walczy z Bogiem. Zwalczy z pewnym mężem i tam ten mąż nadaje mu imię Izrael, błogosławi go. Już nie będzie Jakub, ale będzie miał na imię Izrael. I to miejsce Jakub nazywa Peniel, czyli twarz Boga w tłumaczeniu. Dlatego, że oglądał Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało życie jego, życie moje. Tak tam jest napisane, tak wypowiada Jakub. I idąc dalej w pierwszej Mojżeszowej, może dla was to na razie będzie takie troszeczkę zbyt szybko, ale potem zobaczycie te fakty dalej. Te fragmenty są jeszcze bardziej jaskrawe, przedstawiają tą postać jeszcze bardziej jaskrawie. W pierwszej Mojżeszowej 48 rozdział 15 wiersz, tam jest taki fragment: i błogosławił Józefowi mówiąc: Bóg, z którym ojcowie moi Abraham i Izak trwali w społeczności, Bóg, który prowadził mnie jak pasterz od początku życia aż po dzień dzisiejszy. I te słowa wypowiada tutaj Jakub. On błogosławi Józefa, błogosławi swoich synów. I na co tutaj chciałem zwrócić uwagę? 48 rozdział, 15 wiersz, tam Jakub mówi te słowa: i błogosławił Józefowi mówiąc: Bóg, z którym ojcowie moi, Abraham i Izak, trwali w społeczności. Dalej go nazywa: Bóg, który prowadził mnie jak pasterz od początku życia aż po dzień dzisiejszy. Ale czytamy dalej w 16 wierszu: anioł. I jest już mowa o aniele. Anioł, który wybawił mnie od wszelkiego złego. Nie wiem, czy kiedykolwiek zwróciliście na to uwagę. Jak się czyta tak Boże Słowo wiersz po wierszu, to może umykają pewne fakty, ale to mnie zaciekawiło i zacząłem na to zwracać uwagę. Może już ktoś wcześniej też na to zwracał uwagę. Ale tutaj Jakub wyraźnie mówi. Najpierw mówi Bóg, powtarza Bóg, a potem mówi anioł, który wybawił mnie od wszelkiego złego, niech błogosławi tym chłopcom. I niech trwa wśród nich imię moje, imię ojców moich, Abrahama i Izaaka, i niech zaroi od nich się ziemia. I dalej. Ta sama sytuacja w dalszych fragmentach Bożego Słowa, w drugiej Mojżeszowej, 3:2. Wtem ukazał mu się anioł pański. Tu już jest mowa o Mojżeszu. Wiem, wybaczcie mi, potem już troszeczkę będzie mniej tych fragmentów, to tylko chcę po prostu na dowód tego jak najwięcej tych fragmentów przetoczyć, potem już będzie mniej. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu, już pewnie kojarzymy tą sytuację, dosyć dobrze nam znana. I spojrzał, oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz: podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu. Nie wiem, czy zauważyliście tutaj wiersz drugi, a wiersz czwarty. Wtem ukazał mu się anioł pański. A w wierszu czwartym: gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu. Jest ta sama osoba. I rzekł: Mojżeszu, Mojżeszu, on powiedział: to jestem. I na dowód jeszcze kolejny fragment. Myślę, że to nie trzeba tego specjalnie udowadniać, ale jest tego sporo naprawdę w Bożym Słowie. Już pewnie większość z was wie, o kim w ogóle ja mówię tutaj, ale do tego dojdziemy. To pewnie żadna tajemnica. W drugiej Mojżeszowej 13, 21 wiersz. 13 rozdział, 21 wiersz. Jest też taki fragment. A Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia,
aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. A w 14 rozdziale, 19 wierszu czytamy: a anioł Boży, który kroczył przed obozem Izraela, przesunął się i szedł za nimi i ruszył słup obłoku sprzed oblicza ich i stanął za nimi. I tam czytamy dalej ten fragment, potem 20. Także w rozdziale 13, 21 wierszu czytamy, że Pan szedł przed nimi w słupie obłoku. A w rozdziale 14 czytamy, że anioł Boży, który kroczył przed obozem Izraela, przesunął się i szedł za nimi i ruszył słup obłoku. Tak jakby, widzicie to? Pewnie to zauważacie. Może na to, tak jak mówię, wcześniej nie zwracałem za bardzo uwagi, ale jest to takie dosyć istotne. Dlaczego, to powiemy dalej. Zobaczymy to dalej. W 4 Mojżeszowej, 22, 9 wiersz. Tu jest mowa o Bileamie. I przyszedł Bóg do Bileama, tam jest nazwany Bóg. Bogiem, po prostu Bóg. I przyszedł Bóg do Bileama i rzekł: cóż to za ludzie są u ciebie? Znana dobrze nam historia, prawda? Ale w 22 rozdziale, tym samym, w 35 wersecie czytamy: wtedy rzekł anioł pański do Bileama, już jak się z nim spotyka podczas tej podróży, idź z tymi mężami, lecz będziesz mówił tylko to, co ja ci powiem. I poszedł Bileam z książętami Baalaka. Anioł pański mówi, żeby mówił to, co on mu powie. Nie mówi, żeby nie z posłańcem na zasadzie przekazuje ci słowo i masz mówić to, co Bóg ci będzie mówił, ale jest tutaj powiedziane, że wcześniej przyszedł Bóg do Bileama i się pyta, co robią ci ludzie, a potem anioł pański również mówi do Bileama, że będzie musiał mówić tylko to, co on mu powie. I potem już tylko tutaj może zacytuję tylko te jeszcze większe, wiele tych fragmentów jeszcze jest, gdzie wielokrotnie się pojawia ten anioł w starożytnym Izraelu. Tutaj na przykład w Księdze Sędziów, 6 rozdział, 11-21, to jest Gedeon. Tam również Gedeon, dobrze wam znana historia, rozmawia z kim? Z aniołem pańskim, nie? Pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział, anioł daje wskazówki prorokowi Eliaszowi. Druga Księga Kronik, 21-18, nakazuje on Dawidowi zbudować ołtarz. I potem są jeszcze fragmenty z drugiej księgi Samuela, 24 rozdział, gdzie anioł pański, gdzie jest ta zaraza za ten spis ludności, za to przekroczenie Dawida, gdzie on jest powstrzymany, żeby to dalej nie niszczył. Druga księga królewska, 19:35, tam jest mowa o aniele, który w ciągu jednej nocy pozbawił życia 185 tysięcy Asyryjczyków. Tam jest również mowa o aniele pańskim. To było dla mnie również ciekawość. Dlatego, że bardziej mi się ten anioł pański z takimi bardziej błogosławionymi rzeczami kojarzył. A tu widzimy. Księga Sędziów, 13 rozdział. Tam prorokuje rodzicom Samsona o jego narodzeniu. Też pewnie znany wam fragment. To jest tylko ku studiowaniu, ku temu, jak to, kogoś to również zainteresuje. To zapraszam. I Księga Zachariasza, 1:12, tam się wstawia w modlitwie za Jeruzalemem. Także dosyć ciekawa postać, jaką jest ten anioł pański, anioł Jahwe, posłannik Boży, który występuje również, można powiedzieć, w osobie Boga. I dlatego chciałem to bardziej zbadać, z tego powodu, że ten anioł pański ukazał się również w księdze Sędziów. I ten fragment jest takim właśnie kluczowym, do którego będę chciał zmierzać. Ale tak jak mówię, zanim do niego dojdę, to jeszcze taki fragment może z Bożego Słowa, gdzie Mojżesz otrzymuje takie słowo od Pana Boga. W Księdze Wyjścia, to jest druga Księga Mojżeszowa, 23 rozdział, 20 wiersz. Oto ja posyłam przed tobą anioła. On cię będzie strzegł w drodze i doprowadzi cię do miejsca, które przygotowałem.
szanuj go. Słuchaj jego głosu i nie przeciwstawiaj mu się, bo nie przebaczy on waszych przestępstw, ponieważ jest w nim moje imię. Oto ja posyłam przed tobą anioła. On cię będzie strzegł i doprowadzić. Bóg daje też pewne oczekiwania, nadaje prawo, chce błogosławić, chce, aby Izrael wybrał, czy chce iść za nim, czy wybiera błogosławieństwo, czy przekleństwo. On go do niczego nie zmusza, swojego narodu wybranego. I jakie były Boże oczekiwania? Boże oczekiwania względem Izraela były również takie, że jeżeli on wybierze Boga i przejdzie do ziemi obiecanej, do tej ziemi, którą Jezus, którą Bóg im obiecał, to mają coś uczynić. I to jest też zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej, 12 rozdziale od 2 wiersza, że mają doszczętnie zniszczyć wszystkie miejsca na wysokich górach, na pagórkach i pod każdym zielonym drzewem, gdzie służyły swoim Bogom narody, którymi zawładniecie. I dalej zburzycie ich ołtarze, potłuczecie ich pomniki, popalicie ich święte drzewa, porąbiecie ich podobizny rzeźbione i zetrzecie ich imię z tego miejsca. Dla Pana waszego Boga nic takiego nie uczynicie. I to było jeszcze przed wejściem do ziemi obiecanej, ale jak już przekroczyli Jordan, to widzimy, że anioł również ukazał się Jozuemu. I to było w tym czasie, kiedy już przeszli przez Jordan i lud wszedł 10 dnia pierwszego miesiąca i rozłożył się obozem w Gilgal. I to jest właśnie to dosyć istotne, strategiczne miejsce, to właśnie Gilgal, do którego będę zmierzał, po wschodniej stronie Jerycha. I tam, jak tą historię byśmy mogli czytać, teraz nie ma na to czasu, Jozue wydobył tam 12 kamieni z rzeki Jordan, ustanowił je tam jako taki pomnik, jako na pamięć tego, co Bóg dokonał wśród Izraela. I no właśnie. I potem jeszcze Pan mówi do Jozuego takie słowa w 5 rozdziale 9 wierszu. Dzisiaj zdjąłem z was hańbę Egiptu, w tym właśnie Gilgal. Pan Bóg mówi to do Jozuego, że zdjął tam właśnie tą hańbę. I właśnie Gilgal się to właśnie tak tłumaczy, to, że to jest takie stoczenie, zdjęcie. Właśnie to jest ta hańba, to jest właśnie to miejsce. Tam również Izrael obchodził Paschę. Tam również zostali na nowo wszyscy mężczyźni obrzezani. Na nowo zostali obrzezani, dlatego że jak oni podróżowali przez pustynię, oni nie byli obrzezani. I ten fragment dalej. Znowu się ukazuje ten, czytamy dalej, może to w 5 wierszu, 5 rozdziale, 13 wierszu. A gdy Jozue był pod Jerychem, zdarzyło się, że podniósł swoje oczy i ujrzał stojącego naprzeciw siebie męża z wydobytym mieczem w ręku. Jozue podszedł do niego i zapytał go, czy należysz do nas, czy do naszych nieprzyjaciół. A ten odpowiedział, nie, ale jestem wodzem wojska Pana. Przyszedłem teraz. Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego, co rozkaże mój Pan słudze swemu. A wódz wojska Pana rzekł do Jozuego, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. I Jozue tak uczynił. I potem daje mu wskazówki, w jaki sposób ma zdobyć Jerycho. Ale tutaj, na co zwróciłem uwagę, to, że anioł każe mu zdjąć sandały swoje, bo miejsce, na którym stoi, jest święte. I wspomina mi się pewien inny fragment z Bożego Słowa wcześniej, pewne miejsce, gdzie też pewna osoba musiała ściągnąć sandały z tego powodu, że to miejsce, gdzie przebywał ten anioł, było uświęcone, było święte.
tego miejsca Gilgal jeszcze powrócimy, ale może, żeby już dłużej nie przedłużając tego kluczowego fragmentu, który mam na sercu, to przejdźmy już do niego. Ten kluczowy fragment jest w drugim rozdziale Księgi Sędziów. Dlatego wcześniej rozważałem te fragmenty o Aniele Pańskim, gdzie się ukazywał, gdzie był przedstawiany, ze względu właśnie na ten fragment. I wstąpił anioł pański z Gilgal do Bochim i rzekł: wywiodłem was z Egiptu i wprowadziłem was do ziemi, którą przysiągłem waszym ojcom, mówiąc: nie naruszę przymierza mego z wami na wieki. Tylko wy nie zwracajcie przymierza, nie zawierajcie przymierza z mieszkańcami tej ziemi, ale zburzcie ich ołtarze. Wy jednak nie usłuchaliście mojego głosu. Czemu to uczyniliście? Przeto ja powiadam, nie wypędzę ich spośród was, będą wam wrogami, a ich bogowie będą dla was sidłem. Gdy wtedy anioł pański wyrzekł te słowa do wszystkich synów izraelskich, lud podniósł swój głos i zapłakali. I nadali tej miejscowości nazwę Bochim i złożyli tam panu ofiarę. Bochim jest to miejsce płaczu, miejsce łez. I możesz się zastanawiać, czemu taki fragment, co ten fragment ma wspólnego dzisiaj z nami. Przecież to było parę tysięcy lat temu, jeszcze przed tym, jak Jezus przyszedł, jeszcze przed tym, jak umarł na krzyżu. Ja w tym fragmencie widzę, to jest dosyć szczególny fragment jeszcze z tego powodu, dlatego że jak studiowaliśmy przed chwilą razem te fragmenty, to widzieliśmy, że ten anioł w zasadzie ukazywał się osobom tak bardziej personalnie, osobiście. Nie wiem, czy zwrócicie na to uwagę. Jakubowi, Hagar, Mojżeszowi, Abrahamowi. Moglibyśmy tutaj wymieniać. Gedeon potem. Ale w tym fragmencie widzimy, że gdy wtedy anioł pański wyrzekł te słowa do wszystkich synów izraelskich. To mnie bardzo zaciekawiło w tym fragmencie. Wtedy zrozumiałem, że ten anioł wystąpił tam w Bochim, na tym wzgórzu, i przemawiał do całego zgromadzenia izraelskiego. Widzicie to teraz? Zauważacie tą wyjątkowość tego fragmentu? I potem zastanawia mnie również reakcja Izraela. Na pierwszy rzut oka prawidłowa, prawda? Co zrobili? Podnieśli swój głos, zaczęli płakać. Złożyli nawet tam ofiarę. Ale jak dłużej się zastanawiałem nad tym fragmentem, to rzeczywiście to Bochim zostało Bochim. To zostało miejscem płaczu, miejscem łez dla Izraela. Miejscem przeklęcia, chociaż wydaje mi się, że jak Jezus, bo tak jak pewnie zauważacie w tych fragmentach, tym aniołem, tym posłańcem, to żadna chyba pewnie tajemnica dla nas, chociaż dla Izraelitów, którzy czytali Boże Słowo, którzy mieli możliwość zobaczyć, że była taka postać, która ich prowadziła. Jezus nawet się potem odwołuje. To potem przejdziemy jeszcze do tych fragmentów, pewnie wam również dobrze znanych. Więc ja tutaj w tym fragmencie już nie mówię anioł pański, tylko już mówię Jezus. Jak Jezus ucieleśniony, można powiedzieć, no bo nie wiem, jak to inaczej. Ja tutaj nie chcę zgłosić jakiejś teologii, ani jakichś takich dogmatów, nie o to mi chodzi. Chodzi mi tylko o ten sam sens tego wydarzenia, gdzie ten anioł pański wyrzeka te słowa wobec wszystkich tych synów izraelskich. On tam staje i mówi, że jest grzech, że jest nie w porządku, że coś jest nie tak. I o tym też czytamy wcześniej,
jak Jozue odnawia przymierze. Jeszcze przed tym, jak przychodzi ten anioł w 24 rozdziale, 23 wierszu, Jozue odnawia to przymierze z Izraelem, między Izraelem a Bogiem. I tam mówi tak, a on na to: usuńcie tedy obcych bogów, którzy są pośród was, i skłońcie serca wasze do Pana, Boga Izraela. Czemu Jozue do Izraela mówi takie słowa? Czemu on im każe usunąć obcych bogów? Przecież to jest ten Izrael, który przeszedł przez Jordan, przecież to jest ten Izrael, który w Gilgal postawił pomnik, to jest ten Izrael, który mówił Jozuemu, że chcą iść za Bogiem, że są świadomi tego, kim on jest, że wybierają go świadomie. To dlaczego on im mówi, że mają usunąć obcych bogów spośród siebie? To mnie też zastanawiało. I potem przychodzi ten anioł pański, staje między nimi i się ich pyta, co uczyniliście? Coś, co tak bardzo wyraźnie przekazywał im Mojżesz, coś, co tak bardzo wyraźnie przekazywał im Jozue, zostało tak bardzo zlekceważone. Coś, co mogli zauważyć po swoich ojcach, że Boga nie można lekceważyć. Oni zlekceważyli w swoich sercach. Czyli był tam grzech. Czyli było tam odstępstwo. Czyli byli tam obcy bogowie. Czytamy potem w tych fragmentach Jozuego, w księdze Jozuego, jak oni zdobywali te miasta za miastem, miasto za miastem. Potem widzimy, że oni jednak tego nie wypędzili, tych zostawili. Czytamy też fragment pewny, kiedy przychodzą Gibeonici, dobrze to mówię? Gibeonici z Gibeonu. Ledwo co Izrael przekroczył Jordan, już podstęp. Nad tym też się zaczynałem, też się nad tym zastanawiałem, jakże podstępny jest ten przeciwnik. Jakże on zrobi wszystko, żeby tylko doprowadzić nas do upadku, do grzechu, do tego, aby przekroczyć Boże Słowo. Znacie ten fragment, kiedy Gibeonici przychodzą w przebraniu, podają się, że są z dalekiej podróży, prawda? Ale co mnie zainteresowało w tym fragmencie, to jest w Księdze Jozuego 9 rozdział, 14 wiersz. Wtedy mężowie izraelscy przyjęli nieco z ich żywności na drogę, ale wyroczni Pana nie pytali. Taka była chostka może, nie? Zawrzeli z nimi pokój. Chociaż byli świadomi tego Bożego Słowa, to co im za przeproszeniem, że tak powiem, tłukł do głowy Mojżesz. Oni byli tego świadomi. To co Jozue tam również był. Nie ma ludzi świętych, nieomylnych. Zresztą ledwo Izrael przekroczył rzekę Jordan, zdobył Jerycho i pod Aj też był grzech. Ale widzimy tam, jak Jozue pokutuje, jak starsi pokutują, i przychodzi Pan do niego, do Jozuego w 7 rozdziale, 10 wierszu i mówi: wstań, czemu leżysz twarzą do ziemi? I tak zauważyłem w tym fragmencie siebie często. Jak zaczynasz wołać do Pana, zaczynasz się Go pytać. Chwała Jezusowi. On przychodzi i podnosi. Dlaczego leżysz? Jest grzech. Trzeba się z nim rozprawić. Jezus widzi wszystko. Ten anioł pański, który prowadził Izrael,
To jest ten sam Jezus, który przyszedł i prowadzi Kościół. I dziękuję Bogu właśnie za to słowo. I uczę się, staram się uczyć z historii Izraela, z ich postawy. Jaka to jest przestroga, jaka to jest nauka. Ostatnio, 2 dni temu w niedzielę mogliśmy mieć właśnie możliwość usłyszenia tego, co Pan do nas mówi. Nie wiem, czy wy to odebraliście, ja to odebrałem. Dosyć mocne słowa, dosyć mocne słowa. Kto był, może pamięta, może nad tym się zastanawialiście w swoich domach, ja się zastanawiałem. Chwała Bogu, że Jezus mówi, że On przychodzi, że On pokazuje stan. Jasiu też mógł usługiwać na temat naszej postawy serca. Jaką postawę miał Noe, jaką postawę miał Lot. Jaka tragedia w życiu Lota. Dlatego, że nie poszedł 100%. Dlatego, że nie był tak może oddany, tak gorący. Ja nie chcę teraz tutaj osądzać Lota. On jest nazwany, że był sprawiedliwe życie wiódł. I Bóg to widział. Ale ta postawa naszego serca, czy jesteśmy gorący, czy czasem nie letniemy, czy nie jesteśmy letni. Czytamy tutaj w tym fragmencie, kiedy ten anioł wystąpił tam, że oni płakali. Ale to było to, na co ich było stać. Ich życie, czytamy dalej, nie zostało zmienione radykalnie. Oni się radykalnie od tego nie odwrócili, pomimo tego. Oni nie pobiegli za tym wezwaniem. Oni się, tak można powiedzieć, ja to tak odbieram, może źle to odbieram. Oni się tak użalili nad sobą, nad swoim ciężkim losem. Nad tymi ciężkimi słowami, które wypowiedział nad nimi anioł pański. I tak jakby pogodzili się z tym faktem. Złożyli ofiary, rozeszli się. Jozue rozpuścił ich do domu. Czytamy dalej. I synowie izraelscy poszli każdy do swego dziedzictwa, aby objąć ziemię w posiadanie. Każdy do swojego dziedzictwa. Każdy do siebie potem. Czytamy dalej potem, że w 7 wierszu lud służył Panu przez wszystkie dni życia Jozuego oraz przez wszystkie dni życia starszych, którzy Jozuego przeżyli, a którzy oglądali wszystkie wielkie dzieła, jakich Pan dokonał dla Izraela. Czytamy potem o śmierci Jozuego, ale w 10 wierszu, gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana, ani tego, co On uczynił dla Izraela. Ten fragment mnie również zaczął zastanawiać. Jedno pokolenie. I nastało drugie, które nie znało Pana? Można się zastanowić, jakim cudem. Nie znało Pana. Tego wielkiego Pana. Tego, który szedł w obłoku. Ten, który rozdzielił morze. Ten, który przeprowadził ich przez Jordan. Ten, który spuszczał grad na wrogów. Ten, który zatrzymał słońce. Ten, który posyłał szerszenie. Przecież to było... Pan walczył za nimi. Za nich. I nagle to pokolenie następne nie zna Pana? Dlatego, że tam w Bochim oni nie odrobili lekcji. Lekcji takiej, moim zdaniem, pokory, odwrócenia się, szczerego wołania do Pana. Oni poszli każdy do siebie. Rozżalili się, ale zostali w swoim takim egoizmie. Nie wiem, jak to nazwać. Ja nie chcę ich osądzać, bo ja tu mówię typowo do siebie. Mówię teraz typowo taka sytuacja, z której chcę się właśnie jak najwięcej nauczyć, jak najwięcej wyciągnąć wniosków. Nie o to chodzi, żeby oczernić teraz Izrael. To była ostatnia rzecz, jaką bym chciał robić. Ja chcę błogosławić ten naród. Ja chcę się uczyć z ich postawy.
Był grzech, który nie został rozwiązany. Było to, co Bóg mówił, to, co od nich oczekiwał, nie było spełnione. Czytamy dalej 2:11. Zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. Opuścili Pana Boga ojców swoich, który ich wywiódł z ziemi egipskiej i chodzili za innymi bogami spośród bogów ludów okolicznych i oddawali im pokłon, drażniąc Pana. Tak opuścili Pana, a służyli Baalowi i Asztartom. I tak teraz to chciałem odnieść do nas, do współczesnego życia tutaj, nas, Kościoła. Jaką my mamy postawę, kiedy Słowo jest do nas kierowane bezpośrednio? Czy czujemy to, że Bóg do nas mówi, odbieramy to? Czujemy smutek, żal, ale kiwamy głową, godzimy się z tym i odchodzimy każdy do swojego domu. Tak jakby godzimy się z tą sytuacją. Czy pozwolimy, żeby nasze kolejne pokolenie było pokoleniem, które również nie zna Pana? A jak może go poznać? Jak może poznać Boga? Jak może go znać? My musimy być blisko Pana. Ja muszę być blisko Pana. On musi być moim Bogiem. On musi być moim Jahwe. Ja muszę mieć z Nim żywą relację. Tak wiele zależy ode mnie, tak wiele zależy od Ciebie, od każdego z nas. Tak wielki wpływ to ma również na kolejne pokolenie. Czy to pokolenie będzie bliżej Boga niż my? Czy nasza postawa ich oddali od Boga? Czy my się przybliżamy? Chcemy się przybliżać ze względu na to, że ten anioł pański, on przyjdzie znów? My wiemy, że on już przyszedł. Czytamy w Nowym Testamencie, jest tak wiele fragmentów. Chociażby list świętego Pawła do Koryntian 10:4. I wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Tu jest nawiązanie. Albo w Hebrajczykach 10:7, list do Hebrajczyków. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Też czytamy, jak Jezus spotyka uczniów do Emaus, jak idą, wyjaśnia im te księgi. I taki mocny wiersz piąty z listu Judy w pierwszym rozdziale. A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. I to słowo mnie przeszywa. Ten list Judy i ten fragment wystąpienia anioła w Bochim, w Księdze Sędziów. Te dwa fragmenty bardzo przeszywają moje serce. A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie. Izraelici wtedy też wiedzieli. Oni też wszystko wiedzieli. Oni byli również poinformowani, dobrze wiedzieli. My również jesteśmy bardzo dobrze poinformowani, też dobrze wiemy. Ale tu się rozchodzi o postawę serca. Nie tylko o złożenie ofiary, nie tylko o jakiś gest, ale tu chodzi o serce. Tych, którzy nie uwierzyli, on wytraci. On wytracił. Oni po prostu nie poszli za nim całym sercem. Gilgal. Było wiele wydarzeń w Gilgal jeszcze. Czytamy, że tam w Gilgal był ustanowiony Saul jako król izraelski. W 1 Samuela o tym czytamy, w 11:15. Czytamy tam, że w 13 rozdziale, 12 wierszu, jak Saul składa ofiarę, sam składa ofiarę, nie słucha rozkazu Bożego, nie słucha również Samuela. Czytamy tam w 15 rozdziale, to wszystko dzieje się w Gilgal, jak po zwycięskiej wojnie nad Amalekiem również pobrali to, co przedniejsze,
To działo się wszystko tam w Gilgal. Tam w tej pierwszej, można powiedzieć, stolicy, tym obozie Izraela, który przeszedł przez Jordan, tam w tym miejscu, gdzie było te 12 kamieni, tam, gdzie wszyscy byli obrzezani, tam, gdzie pierwszą Paschę spożyli, tam, gdzie ustała manna. Takie znamienite miejsce. Wiele miało wydarzeń w Gilgal. I tam Samuel mówi takie słowa do Saula w 22 wierszu, w 15 rozdziale. Czy takie ma Panu podobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, jak krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ zgardziłeś rozkazem Pana, więc i On zgardził Tobą i nie będziesz królem. Nieposłuszeństwo jest jak czary i oddawanie czci obrazom, innym bogom. Oni byli nieposłuszni. Nie wydaje mi się, że oni tam mieli cielca pośród swoich namiotów w Gilgal. Nie wydaje mi się. Nie czytamy tego, prawda? Żeby oni tam mieli jawnie innych bogów i oddawali. Tak, potem oddawali. Następne pokolenie oddawało. Ale oni byli nieposłuszni Bożemu Słowu. I to wystarczyło. To wystarczyło, bo Bóg jest święty. Bo anioł pański, Jahwe, On jest sprawiedliwy. On jest święty. Nie można Go lekceważyć. I również widzimy tą postawę Saula potem. Jak rozmawia z Samuelem w 24 rozdziale. Zgrzeszyłem, gdyż przekroczyłem rozkaz Pana i słowo Twoje, lecz bałem się ludu, więc usłuchałem Jego głosu. Teraz jednak odpuść mi mój grzech. I zawróć ze mną, a oddamy pokłon Panu. I złożyli tam potem ofiarę, prawda? Samuel zabił tam Amaleka, króla Amalekitów. Ale widzimy tą... Tutaj takie, to jest moje takie rozważanie tego słowa, to nie mówię, że tak było, czy też, że tak jest, ja nikomu nie narzucam takiego myślenia. Tutaj są takie, mówię, dzielę się tym słowem, takimi moimi przemyśleniami. Ja tutaj widzę w tej postawie Saula podobną postawę w Gilgal, jaką mieli Izraelici. Zgrzeszyliśmy. Odpuść nam nasz grzech. Ale pójdźmy i zróbmy. Złożymy ofiarę. Nic się nie stało. Ozeasz w 9 rozdziale, 15 wierszu mówi, w Gilgal skupiła się cała ich złość. Zaiste tam ich znienawidziłem. Wypędzę ich ze swojego domu z powodu ich złych uczynków. Nie będę ich już miłował. Wszyscy ich książęta to buntownicy. Buntownik to jest ten, który się przeciwstawia. Potem 12 rozdział, 11 wiersz. Przemawiałem do proroków. Ja też zsyłałem wiele widzeń, a przez proroków przedkładałem przypowieści. W Gilead panuje nikczemność, kochają się w marności, a w Gilgal składają ofiary cielcom. Dlatego ich ołtarze staną się jak kupy kamieni w bruzdach pól. Wiem, że to jest ciężkie słowo. To jest słowo, które jest ciężkie również dla mnie. Przede wszystkim, dlatego... Dlatego chciałbym was ku zachęcie na koniec tej mojej tutaj dzielenia się tym rozważaniem, abyśmy zachęcić was do tego, abyśmy byli szczerzy przed Bogiem, jak tylko się da. Bo to jest ten anioł pański, to jest ten Bóg, o którym czytamy w całym Piśmie, który był, który jest i który przyjdzie. I czytamy, że on przychodził wiele razy prorokować, był prorokiem, prorokował na tej zasadzie, że chciał błogosławić. Ale widzę też tą postawę jego, że taką sprawiedliwą i, jakby to powiedzieć, bezlitosną.
Ale chwała Jezusowi za krzyż. Chwała Jezusowi, że to jest właśnie ten anioł, to jest ten anioł pański, to jest ten Jahwe, to jest Syn Boży, który poszedł na krzyż, który umarł za mnie, umarł za ciebie. Bądźmy szczerzy przed naszym Panem. Bądźmy szczerzy i jeżeli jest jakikolwiek grzech, jeżeli jest cokolwiek, co nas być może oddziela od Boga, od społeczności z Nim, to nie lekceważmy tego. On jest tym, który widzi. On jest tym, który widzi. On jest tym, który ma moc oczyścić. On jest tym, który chce błogosławić. On jest tym, który chce cię wprowadzić do obecności swojego Ojca. Dlatego zachęcam nas do tego, abyśmy nie byli tacy lekkomyślni w naszym postępowaniu, w naszej postawie, egoistyczni, apatyczni. Nie wiem, jak to takich więcej słów użyć, ja teraz mówię bardziej do siebie. Ale aby na nowo rozpłonął w nas Duch Pański do służby, aby na nowo rozpalił w nas ochoczego ducha do tego, abyśmy mieli wpływ na to nasze pokolenie, które będziemy mogli kształtować, które będziemy mogło patrzeć na nas, na naszą postawę i przybliżać się do Pana, a nie oddalać. Niech Pan będzie uwielbiony, niech Pan będzie wywyższony. Amen.